Proszę o zajęcie miejsc. Otwieram uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Łódzkiej poświęcone nadaniu tytułu doktora honoris causa wybitnemu uczonemu panu profesorowi Edwardowi Kąckiemu. W imieniu Senatu i wszystkich tutaj zgromadzonych chcę powitać pana profesora wraz z małżonką, panią doktor nauk medycznych Joanną Stępczyńską-Kącką. Serdecznie witam przedstawicieli władz. Panią Małgorzatę Janowską, posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pana Marka Jacka Michalaka, dyrektora oddziału infrastruktury i rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Panią Małgorzatę Kanię, wicedyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Pana Piotra Majera, zastępcę burmistrza miasta Uniejów. Pana Leszka Chwiałkowskiego, członka Rady Miejskiej Urzędu Miasta Żgowa. Witam przybyłych na naszą uroczystość. Pana profesora Antoniego Różalskiego, rektora Uniwersytetu Łódzkiego, prezesa Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Pana Krzysztofa Czuprińskiego, prorektora do spraw naukowych Wojskowej Akademii Technicznej. Pana profesora Stanisława Więcenciaka, prorektora do spraw rozwoju Politechniki Warszawskiej. Panią Anynę Bednarek, kanclerza Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi. Pragnę powitać recenzenta dorobku naukowego w przewodzie doktoratu profesora Edwarda Kąckiego, pana profesora Henryka Góreckiego z Akademii Górniczo-Hutniczej. Panie profesorze. Witam również promotora doktoratu honoris causa, pana profesora Piotra Szczepaniaka. Serdecznie witam doktorów honoris causa Politechniki Łódzkiej, pana profesora Jana Krysińskiego, byłego rektora Politechniki Łódzkiej, przybyłego na uroczystość wraz z małżonką, panią doktor Haliną Krysińską. I pana profesora Tadeusza Paryjczaka. Słowo powitania kieruję także do pana profesora Arkadiusza Chworosia, zastępcy dyrektora do spraw naukowych Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. Pana profesora Wojciecha Wolfa, wiceprezesa Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, konsula honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga. Pana doktora Zbigniewa Filutowicza z Instytutu Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Witam przedstawicieli instytucji, organizacji i organizacji gospodarczych oraz firm współpracujących z Politechniką Łódzką. Pana Marka Cieślaka, prezesa zarządu Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Bionano Park. Pana Grzegorza Dybusa, prezesa zarządu Miranda spółka z ZOO. Panią Romanę Mierzejewską, dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Łódź. Pana doktora Jarosława Gawrysia, członka zarządu, dyrektora marketingu i rozwoju Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 w Łodzi. Pana Tomasza Kowalskiego, dyrektora operacyjnego firmy Dell. Pana Roberta Warchoła, dyrektora do spraw komunikacji Veolia Energia Łódź. Witam. Serdecznie witam wszystkich przybyłych gości oraz pracowników i studentów Politechniki Łódzkiej. Szanowni Państwo, na mocy decyzji Senatu Politechniki Łódzkiej w dniu dzisiejszym uczelnia nasza w uznaniu szczególnych zasług dla jej rozwoju nadaje tytuł i godność doktora honoris causa profesorowi Edwardowi Kąckiemu. Jest on wybitnym uczonym oraz organizatorem nauki. Przez nadanie tytułu doktora honoris causa pragniemy wyrazić najwyższe uznanie dla jego niezwykłych osiągnięć naukowych, organizacyjnych i dydaktycznych. Z wnioskiem o nadanie doktoratu honorowego wystąpił Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Senat na promotora przewodów powołał profesora Piotra Szczepaniaka. Pozytywne recenzje dla tej procedury opracowali profesor Henryk Górecki z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz profesor Tadeusz Kaczorek z Politechniki Białostockiej. Na podstawie przedłożonych recenzji senaty tych uczelni poparły nasz wniosek, a w dniu 20 grudnia 2017 roku Senat Politechniki Łódzkiej podjął uchwałę o nadaniu doktoratu honoris causa profesorowi Edwardowi Kockiemu. Teraz poproszę promotora przewodu, profesora Piotra Szczepaniaka, o wygłoszenie laudacji poświęconej osobie i osiągnięciom profesora Edwarda Kockiego. Bardzo proszę, panie profesorze. Magnificencjo rektorze, wysoki senacie, dostojni goście, no i dostojny kandydacie na doktora, tytuł doktora honoris causa, przyznany już, ale dzisiaj to się stanie właśnie, zmaterializuje, stanie się to właśnie przedmiotem naszej uroczystości. Tytuł doktora honoris causa jest nadawany przez senaty uczelni po ocenie osiągnięć i zasług kandydatów. Tradycyjnym elementem jest właśnie laudacja, którą mam zaszczyt wygłosić i przez promotora ona jest wygłaszana, wskazanego przez senat uczelni. W moim przypadku jest to, jak i w każdym zapewne, wyróżnienie i zaszczyt, ale ma też pewne znaczenie symboliczne, ponieważ kilkadziesiąt lat temu profesor Edward Kącki był promotorem mojej pracy magisterskiej i dzisiaj zamyka się to niespodziewanie taką klamrą, w której ja jestem promotorem, ale w znacznie ważniejszej sytuacji, w znacznie ważniejszej uroczystości. Senat Politechniki Łódzkiej nie wiedział tego, więc tym bardziej ma to takie symboliczne znaczenie dla mnie, że jakoby w pewien sposób przypadkiem, ale też nasze losy tak się właśnie ze sobą splotły, że dzisiaj ja to czynię. Pozwólcie Państwo, że przypomnę, a młodszym uczestnikom uroczystości przybliżę sylwetkę i dokonania kandydata, czyniąc to chronologicznie. Edward Kącki urodził się 12 listopada 1925 roku w Poznaniu. Studia rozpoczął w 1946 roku jednocześnie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej i na kierunku matematyka w Uniwersytecie Łódzkim. Już po 3 latach studiów został jako student zatrudniony w Zakładzie Matematyki Politechniki Łódzkiej, najpierw na stanowisku zastępcy asystenta, a później młodszego asystenta. Jednostką tą kierował wówczas profesor doktor habilitowany Zygmunt Harzyński. Tytuł magistra inżyniera elektryka uzyskał w Politechnice Łódzkiej w 1952 roku. W 1963 roku Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej nadała mu stopień doktora nauk technicznych, a w 1970 roku doktora habilitowanego. Łatwo zauważyć, że był to stosunkowo dynamiczny i szybki awans zawodowy i rozwój naukowy. W latach 1966-72 pracował na stanowisku docenta w Instytucie Matematyki Politechniki Łódzkiej. Na wniosek Senatu Politechniki Łódzkiej w 1972 roku Rada Państwa nadała mu tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1989 roku. W rezultacie przedstawionej poniżej, czy za chwilę, w skrócie aktywności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej w dyscyplinie informatyka, a także w pokrewnym obszarze cybernetyki, można uważać profesora Edwarda Kąckiego za jednego z pionierów informatyki w Polsce. Dużym i odpowiadającym na wyzwanie czasu, tamtego czasu, osiągnięciem kandydata było zorganizowanie od podstaw Międzywydziałowego Ośrodka Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, który z czasem był wyposażany w coraz to bardziej nowoczesne maszyny obliczeniowe, czyli komputery, służące wówczas zaspokajaniu potrzeb naukowych i dydaktycznych całej Politechniki. Został powołany na stanowisko dyrektora tego ośrodka, a cała Politechnika zawdzięcza mu zorganizowanie od podstaw i obsługę procesu dydaktycznego informatyki na wszystkich wydziałach i rodzajach studiów naszej uczelni. Trzeba tu podkreślić, że było to zadanie trudne, bowiem programy przedmiotów wymagały ich stworzenia od podstaw, mając niewiele przydatnych wzorców albo w ogóle ich nie było. Staranie profesora Edwarda Kąckiego w roku 1980 został powołany na Wydziale
Matematyki Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, Instytut Informatyki będący następcą Ośrodka Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. Wydział tworzyły jeszcze dwa instytuty, fizyki i matematyki, co znalazło odzwierciedlenie w nazwie tego wydziału. Kandydat został dyrektorem Instytutu i sprawował tę funkcję do emerytury w 1996 roku, a ożywione kontakty z Instytutem i uczelnią utrzymuje do dzisiaj. Z jego inicjatywy w roku 1994 uruchomiono na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej kierunek kształcenia informatyka. Za wybitne dokonania, w tym polegające na zorganizowaniu Instytutu Informatyki, tego kształcenia i innych osiągnięć, został oznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1980 roku, a później za działalność w obszarze kształcenia został uhonorowany medalem Komisji Edukacji Narodowej w 1986. Wysiłek organizacyjny wkładał w pracę na rzecz tych wydziałów Politechniki, na których pracował. Tak więc w latach 1969-72 był prodziekanem do spraw naukowych Wydziału Elektrycznego, a w okresie 1984-87 dziekanem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Początkowo główne zainteresowania naukowe i osiągnięcia kandydata oraz jego zespołu obejmują zagadnienia optymalnego sterowania procesami opisanymi równaniami różniczkowymi cząstkowymi. Mówiło się wówczas o tak zwanej szkole naukowej profesora Gąckiego. Później na znaczeniu zyskiwały nowe, pojawiające się na świecie obszary, takie jak algorytmy sztucznej inteligencji, zastosowania sztucznych sieci neuronowych, metody badań symulacyjnych oraz konstrukcja systemów ekspertowych dla techniki i medycyny z wykorzystaniem multimediów. W sumie można mówić o trzech szkołach naukowych, które kandydat zainicjował. Języków badań symulacyjnych od 1967 roku opracowano i używano w jego jednostce trzy języki symulacyjne. Osobiście mogę je potwierdzić, że były to bardzo na wysokim poziomie wykonane języki. Algorytmy optymalizacji systemów o rozłożonych parametrach, to ta druga szkoła od 1968 roku, i sztucznej inteligencji oraz jej zastosowań od 1974 roku. Rezultatem tych zainteresowań i wytężonej pracy są liczne publikacje naukowe, referaty przedstawiane na konferencjach krajowych i zagranicznych, monografie oraz podręczniki dla studentów. Za prace naukowe oraz wydane książki otrzymał kilka nagród ministra oraz Nagrodę Naukową Miasta Łodzi. Profesor Edward Kącki był współtwórcą i redaktorem naczelnym Journal of Applied Computer Science, czasopisma o wymiarze międzynarodowym, oraz członkiem komitetów redakcyjnych kilku ogólnopolskich czasopism naukowych. Od początku lat 60. XX wieku profesor Kącki poświęcał wiele pracy krzewieniu w Polsce zastosowań komputerów, działając bardzo aktywnie w Polskim Komitecie Automatycznego Przetwarzania Informacji, w Naczelnej Organizacji Technicznej, w Polskim Towarzystwie Cybernetycznym, w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej oraz w Łódzkim Oddziale Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, za co łącznie otrzymał srebrną i złotą odznakę NOT-u, a także odznakę zasłużonego dla cybernetyki. Warta zaznaczenia jest jego aktywność w wielu towarzystwach naukowych, a Polskie Towarzystwo Badań Systemowych uczyniło go swoim członkiem honorowym. Zorganizował Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Informatyki Medycznej i znacznie przyczynił się do powstania Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego. Przez wiele lat był wiceprezesem, a następnie w latach 1979-82 prezesem Łódzkiego Wojewódzkiego Oddziału Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, które było dla niego platformą służącą upowszechnianiu wiedzy o informatyce, jej potencjale i rosnącym znaczeniu informatyki w czasach, gdy taka popularyzacja była potrzebna. W szczególności wiele miejsca w tej aktywności zajmowały zastosowania sztucznej inteligencji, za co został wyróżniony przez ministra kultury odznaką zasłużonego działacza kultury. Profesor Kącki kierował organizacją kilkudziesięciu konferencji, a także sympozjów naukowych w dyscyplinach cybernetyki i informatyki medycznej, w tym 7 miało międzynarodowy charakter. Kształcenie kadr naukowych to piękna karta w życiorysie profesora Edwarda Kąckiego, nauczyciela akademickiego. Przez wiele lat prowadził seminaria naukowe dla doktorantów, a wypromował ich 37. Jego wychowankowie to nie tylko kadry naukowe w Polsce, ale także profesorowie uczelni za granicą, m.in. we Francji, w Kanadzie, w Meksyku, na Kubie i w Wietnamie.
Za wyniki kształcenia kadry naukowej był dwukrotnie wyróżniony nagrodami ministra edukacji narodowej drugiego i pierwszego stopnia. Oto kilka liczb syntetycznie obrazujących tę aktywność. 301 artykułów naukowych, 24 książki, w tym 7 monografii, 7 skryptów, 3 patenty, wspomniane już 37 promotorstw doktoratów, recenzje rozpraw habilitacyjnych i doktorskich 167, kierownik problemów resortowych i grantów Komitetu Badań Naukowych 5 razy i 9 nagród ministra edukacji narodowej. Przejście na emeryturę w 1996 roku nie oznaczało dla niego przejścia w stan spoczynku. Profesor Edward Kącki w roku 1997 podjął pracę w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi, gdzie wykładał systemy ekspertowe i sztuczną inteligencję, programowanie genetyczne i sztuczne sieci neuronowe oraz współczesne trendy w rozwoju informatyki. Pełnił również funkcję kierownika Katedry Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji. W latach 1997-2011 był rektorem tej szkoły wyższej, a od 2011 roku jest jej rektorem honorowym. Utrzymywanie tężyzny fizycznej realizował, uprawiając pływanie, żeglarstwo, narciarstwo oraz jazdę konną. W 1954 roku zbudował jacht, którym żeglując po polskich akwenach zdobył brązową i srebrną żeglarską odznakę turystyczną. Przez wiele lat był członkiem Łódzkiego Klubu Jeździeckiego w Łagiewnikach. Życie duchowe wzbogacał, oddając się słuchaniu muzyki, w szczególności utworów Chopina. Ulubione postacie historyczne profesora Kąckiego to Fryderyk Chopin, Maria Skłodowska-Curie i Ignacy Paderewski. Często można go było spotkać na koncertach Muzyka na Politechnice, a może jeszcze na nich bywa. I to dopełnia ten obraz z tym zawieszeniem głosu, bo nie wszystkie aktywności ostatnie znam, z życia prywatnego dopełnia ten obraz kandydatury, którą gorąco rekomendowałem i promuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie profesorze za przedstawienie zarówno profesjonalnej drogi, jak i części prywatnego życia. Proszę Państwa, teraz ja poproszę pana dziekana Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, profesora Piotra Liczberskiego, o odczytanie treści dyplomu, który zgodnie ze zwyczajem akademickim sporządzony został w języku polskim i łacińskim. Jednocześnie proszę Państwa o powstanie w trakcie odczytywania treści dyplomu. Tylko po łacinie. Tylko po łacinie. Znaczy skutki nie z tego, tak? To jest dyplom. No dobrze. Quod felix faustum fortunatum quae sit, sumis auspicis, serenissime republice polonorum, eiusque legibus, nos Slavomirus viac, informatice et elektrotechnice professor ordinarius, hoc tempore scientiarum technicarum schole Lodziensis rector magnificus, et Petrus Liczberski, matematice professor ordinarius, hoc tempore ordinis physice, technice, et informatice, et matematice, ad usum verse decanus, et Petrus Szczepaniak, informatice professor ordinarius, promotor rite constitutus. Scientiarum technicarum schole Lodziensis senatus autoritate in virum clarissimum Eduardum Kącki, professorem ordinarium, doctorem habilitatum, excellentem virum doctum, matematice et informatice perissimum, qui ad easdem disciplinas in usum quoad electrotechnicam et medicinam inducendas, plurimum valuit, virum strenuum multeque industrie qui scientis et artibus
technicis divulgandis semper studuit, atque de schola nostra Politecnica Lodziensi optime meritus est. Doctorus scientiarium technicarium honoris causa, nomen dignitatem jura contulimus, in eisque rei fidem hoc diploma sigillo sanciendum curavimus. Datum Lodzie idibus junius anno bislessimo duodevicesimo Slawomirus Wiak, rektor magnificus, Petrus Liczberski dekanus, Petrus Szczepaniak, promotor rite constitutus. W imieniu Senatu Politechniki Łódzkiej nadaję panu tytuł i godność doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej. Dziękuję bardzo. Serdeczne gratulacje. Gratuluję panu profesorze. Proszę o Gaudę Mater Polonia. Proszę o zajęcie miejsc, a naszego doktora honorowego poprosimy o zabranie głosu. Proszę panie profesorze. Zanim przejdę do tego króciutkiego mojego wykładu, chciałbym serdecznie podziękować jego magnificencji rektorowi Sławomirowi Wiakowi za ten zaszczyt, za podjęcie wszelkich działań związanych z tą dzisiejszą zaszczytną dla mnie uroczystością. Pragnę podziękować gorąco panu dziekanowi Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, panu profesorowi Piotrowi Liczberskiemu, również
dziekanowi Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki i Informatyki za wsparcie i oczywiście Radą Wydziałów, tych dwóch wydziałów, za poparcie wniosku. Serdecznie dziękuję recenzentom, w szczególności tutaj chciałbym podkreślić, że jest dla mnie wielkim zaszczytem obecność tutaj pana profesora Henryka Góreckiego z Krakowa, który mimo swojego wieku, bo jest tylko młodszy ode mnie o jeden rok, a ma lat 92, też przybył tutaj na dzisiejszą uroczystość. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również drugiemu recenzentowi, panu profesorowi Tadeuszowi Kaczorkowi za recenzję. Na zakończenie jeszcze chciałbym podziękować dyrektorowi Centrum Matematyczno-Fizycznego Politechniki Łódzkiej, panu doktorowi Andrzejowi Justowi, który był inicjatorem całej tej imprezy. Bardzo dziękuję, bo wiem, że napotykał na wiele trudności, zanim to zostało sfinalizowane. Przepraszam, bo tutaj jeszcze pewno wielu osobom jeszcze powinienem podziękować, ale proszę mi wybaczyć, że tutaj, prawda, nie będę przedłużał już tych moich wywodów i przejdę do mojego krótkiego wykładu. Powinien się pojawić. Gdzie tu jest ten? Tak, tak. Aha, chciał pan dać, tak. A nie, ale tu miałem do naciskania tylko jeden klawisz. Jeden klawisz do naciskania. Ten, tak? Dobrze, dobrze, dobrze. Tak, jest, tak, tak. W ciągu mojego dość długiego życia znaczną cząstkę działalności poświęciłem pracom naukowym wchodzącym w zakres informatyki medycznej, co ściśle wiąże się z faktem, że w czasie tej działalności łączącej informatykę z medycyną miałem zapewnione cenne konsultacje mojej żony Joanny, będącej doktorem nauk medycznych. Już od dawna symulatory były bardzo skutecznie wykorzystywane do wspomagania edukacji, co w szczególności dotyczyło szkolenia pilotów. Jednak dopiero komputerowe symulatory zdobywają ogromne obszary zastosowań w różnych dziedzinach kształcenia, także medycyny. Stało się to możliwe dzięki ogromnemu postępowi w zakresie budowy komputerów i ich oprogramowania, skutkujących ogromnymi prędkościami wykonywanych operacji i wielkimi pojemnościami pamięci oraz bardzo wygodnymi językami programowania. Symulatory komputerowe stworzone w środowisku wirtualnej rzeczywistości z uwzględnieniem multimediów otworzyły nowy świat doznań, możliwości kształcenia lekarzy na najwyższym poziomie skuteczności. Po ukazaniu zalet możliwości oprogramowania multimedialnego oraz wirtualnej rzeczywistości przedstawię krótko kilka wybranych przykładów. Więcej uwagi poświęcę koncepcjom i wynikom własnych badań w zakresie budowy i działania edukacyjnych symulatorów medycznych, które obejmują koncepcję i budowę
komputerowego symulatora pacjenta, do nauczania przeprowadzania wywiadu i formułowania diagnozy oraz symulatora aparatury radioterapeutycznej służącego do treningu jej obsługi. Wspomnę również o możliwościach zdalnego korzystania z edukacyjnych symulatorów i o wynikających z tego korzyściach. Multimedia i wirtualna rzeczywistość w symulatorach edukacyjnych stanowią ich zasadnicze elementy. Multimedia obejmują dźwięk, światło, ruchome obrazy w naturalnych kolorach z mówionym komentarzem lub tłem muzycznym, powodują, że informacja oddziałując sugestywnie może być przekazywana przez komputer w formie bardzo komunikatywnego dialogu lub filmu. W symulacjach wirtualnej rzeczywistości niezwykle ważny jest efekt tak zwanego złudzenia zanurzenia i interaktywności. Wszystkie zmysły użytkownika mogą być perfekcyjnie oszukiwane poprzez dobór odpowiednich urządzeń umożliwiających wpływanie na przebieg zdarzeń zachodzących w fikcyjnym świecie, manipulując obiektem tam się znajdującym. Laparoskopia. Wśród symulatorów stworzonych w technologii wirtualnej rzeczywistości jest symulator z powodzeniem wykorzystywany w laparoskopii, gdzie każdy organ, struktura i narzędzie jest oddzielnym obiektem tej aplikacji, a przedstawiany obraz z kamery jest symulowany w czasie rzeczywistym. Interakcja z prawdziwymi narzędziami chirurgicznymi tworzy wrażenie fizycznej operacji. Wirtualne systemy treningowe znalazły również szerokie wykorzystanie edukacyjne w zakresie endoskopii. Tworzą one stereoskopowy obraz, który jest dostarczany przez kamerę endoskopową, wiernie odtwarzając narządy człowieka, takie jak żołądek, jelita i tym podobne, oraz symulują działanie poszczególnych narzędzi. W ortopedii chirurg, obserwując symulację na monitorze, może ustalać i odczytywać niezbędne parametry podczas trwania zabiegu i może również ustawiać optyczny kąt artroskopu. Symulator sprawdza również możliwe kolizje między narzędziami a stawem kolanowym. W okulistyce są często wykorzystywane symulatory wirtualne, których głównym zadaniem jest nauka i trening lekarzy zajmujących się skomplikowanymi operacjami oka. Przy czym każda sesja treningowa jest rejestrowana. Symulatory stanowią doskonałe narzędzie dla kardiologów, zarówno dla treningu, jak i podczas operacji. Ukazują one wewnętrzne i zewnętrzne komory mięśnia sercowego oraz pozwalają śledzić niedostępne dla oka miejsca w czasie operacji. Polski robot Robin Hart pod Vision Ape Zabrzańskiej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii został stworzony. Był to pierwszy polski robot toru wizyjnego, a pierwszą operację przeprowadził dr Grzegorz Rolika. Obecnie przejdę do moich badań w tym zakresie. Zaprojektowałem 3 kolejne generacje edukacyjnego symulatora pacjenta, opracowane pod moim kierunkiem, mające na celu wspomaganie kształcenia studentów w zakresie tworzenia historii choroby i stawiania diagnozy. Dialog prowadzony z symulatorem stanowi główny element systemu. Na każdym etapie przebieg prowadzenia wywiadu przez studenta był kontrolowany i oceniany przez system.
Podczas pracy z symulatorem system wybierał jednostkę chorobową w sposób przypadkowy, nie ujawniając jej studentowi. Dialog z symulatorem polegał na wyborze odpowiednich pytań i zlecaniu badań z listy przedstawionej przez system oraz odpowiedzi na te pytania podawane przez symulator, który wybierał je losowo ze zbioru dopuszczalnych odpowiedzi związanych z określoną jednostką choroby. System śledził podczas pytań zadawanych przez studenta, oceniając ich kolejność, wybór badań dodatkowych oraz podanych wyników badań. W rezultacie system oceniał jakość wywiadu oraz trafność diagnozy. W pierwszej wersji w latach 1987-88 symulator został zrealizowany za pomocą dość prymitywnych narzędzi programistycznych i prymitywnym wyposażeniu technicznym. Oprogramowanie zostało napisane w języku Turbo Pascal 5.0 i rozszerzone z dodatkowymi procedurami pakietu Turbo Professional. System był testowany w grupach studenckich na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i prezentowany na zebraniach naukowych Polskiego Towarzystwa Informatyki Medycznej. Drugą wersję zaprojektowałem w roku 1996 w języku Gupta SQL Windows 4, będącym standardowym językiem relacyjnych baz danych. Przyczynił się on do zwiększenia skuteczności programu. W wersji tej wszystkie komunikaty i dialogi z symulowanym pacjentem były bardziej czytelne dla studenta. Poza tym program pozwalał na wyświetlanie obrazów statycznych i tym samym powstała możliwość korzystania z komputerowego atlasu medycznego. Trzecia wersja symulatora pacjenta została opracowana w roku 1999 na bazie języka Visual Basic 5. Ogólna zasada działania systemu była zbliżona do przyjętej w jego poprzednich wersjach. W tej wersji, dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu plików WAV i AVI, system pozwalał studentowi oglądać na ekranie monitora mówiącego symulowanego pacjenta i słyszeć jego głos. Zarówno budowa, jak i działanie trzeciej wersji symulatora były prezentowane na zebraniach naukowych Polskiego Towarzystwa Informatyki Medycznej. Obecnie przejdę do symulatora radioterapii, który był obiektem wirtualnym stworzonym przez zespół według mojej koncepcji i projektu za pomocą narzędzi programistycznych wirtualnej rzeczywistości, co stworzyło możliwość poruszania się w wirtualnym świecie wszystkimi rodzajami interfejsu, łącznie z hełmami wirtualnymi, systemami śledzenia, urządzeniami wejściowymi i o 6 stopniach swobody, przestrzennymi sterownikami dźwięku i wszystkimi ważniejszymi akceleratorami graficznymi. W rezultacie symulator umożliwiał uzyskanie wizualizacji zabiegu radioterapii stosowanego w onkologii, a co więcej zobrazowanie sytuacji niemożliwych do zaprezentowania przy wykorzystaniu rzeczywistej aparatury. Użytkownik, widząc aparaturę i wirtualnego pacjenta z wykorzystaniem okularów migawkowych w trzech wymiarach, mógł łatwo dobrać odpowiednie ułożenie pacjenta, prawidłowo dobrać wiązkę promieni, rodzaj, natężenie i kierunek, tak aby wiązka promieniowania objęła cały obszar guza nowotworowego. Mógł dokonać naświetleń, dowolnie manipulując urządzeniami i swobodnie układając pacjenta, posługując się przy tym w łatwy sposób myszką. Opracowany w ulepszonej wersji wirtualny symulator radioterapii został wykorzystany do badań w zakresie po pierwsze jego skuteczności w procesie dydaktycznym,
i możliwości komunikacji z symulatorem w mówionym języku naturalnym z wykorzystaniem modułu rozpoznawania słów MRS i zwrotów wypowiadanych w języku naturalnym. Wymieniony moduł był prezentowany na Światowym Kongresie w Lublianie w 1999 roku, zorganizowanym przez European Federation of Medical Informatics. Natomiast zmodyfikowany symulator został przedstawiony na konferencji na temat elektromagnetyczne techniki w ochronie zdrowia w roku 2006 w Łodzi. Teraz parę słów o wykorzystaniu internetu. Do niedawna głównym sposobem rozpowszechniania treści dydaktycznych były CD-ROMy. Ich wykorzystanie wiąże się jednak z szeregiem niedogodności. Wymienione niedogodności nie występują w nowym medium, jakim jest internet, którego dynamiczny rozwój obserwujemy od bardzo wielu lat. Otworzył on przed jego użytkownikami nowe możliwości korzystania z symulatorów komputerowych. Uwagi końcowe. Symulatory komputerowe są obecnie na świecie najważniejszym i najbardziej powszechnym instrumentem wspomagającym skutecznie kształcenie studentów medycyny oraz lekarzy, co wielokrotnie wizjonersko zapowiadałem już w ostatnim dwudziestoleciu ubiegłego wieku. Wspomagają one również pracę lekarzy w wielu skomplikowanych przypadkach. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panie profesorze. Wykład ciekawy, przybliżył nam część życia pana profesora, pracę naukową, jaką prowadzi. Proszę państwa, nasza podniosła uroczystość dobiega końca. Teraz wysłuchamy Gaudeamus na zakończenie. Proszę o powstanie. Gaudeamus in iturium emestum sumus. Gaudeamus in iturium emestum sumus. Post iuntam juventutem, post molestam senectutem, nos habebit humus. Nos poczet sztandarowy o wyjście z sali.